Tradycji Izraela, ślub, małżeństwo ma dwa etapy. Pierwszy to są zaręczyny, a drugi etap to już ten właściwy, kiedy mąż bierze swoją żonę do domu, mieszkają razem, współżyją, zakładają rodzinę. No, dziś, jak gdyby we współczesnym świecie też mamy takie etapy, w narzeczeństwie są zaręczyny, a później ten okres, kiedy faktycznie jeszcze przygotowujemy się i jest ślub, jest sakrament. I Maryja z Józefem przechodzili te same etapy. Tylko u nich nie nazywało się to narzeczeństwo, tylko już zaślubiny bez mieszkania ze sobą razem. Historia poczęcia Jezusa. Związana jest właśnie z tym etapem, kiedy Maryja z Józefem już są po tej pierwszej części zaślubin, jak gdyby po tych naszych zaręczynach, ale jeszcze Józef nie wziął Maryi do siebie i to miało nastąpić po kilku miesiącach. I w tym czasie, kiedy ona już była yy, dla niego, on dla niej, ale jeszcze nie byli ze sobą połączeni, jeszcze nie było tego, tego drugiego etapu małżeństwa, tego przypieczętowania i zabrania w swojej małżonki do siebie, do domu przez Józefa, przyszedł Archanioł Gabriel i przyniósł nowe życie od Boga Ojca. Maryja, to znamy tę scenę, przyjmuje Syna Bożego, mówi Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego, tak, chce być matką Boga samego. I yy, jest w stanie błogosławionym. Oczywiście to poczęcie nie było planowane. Trudno powiedzieć, że Maryja to przewidziała, tym bardziej Józef. No nie za bardzo. Tak więc, yy, ciąża Matki Bożej była nieplanowana. Poczęcie było pewnym zaskoczeniem. Ona była poniekąd nieprzygotowana. Tym bardziej Józef, który już ją poślubił. I dzisiaj chciałbym podjąć taką refleksję na temat poczęcia nowego życia, ale to poczęcie Jezusa niech będzie fundamentem w tym rozważaniu, choć istotą będzie Twoje poczęcie. Pomyśl sobie o dniu. Twego poczęcia. To jest wyzwanie na dzisiaj. Odlicz 9 miesięcy od daty Twoich urodzin i tę datę Twojego poczęcia wpisz do kalendarza na rok 2017. Pewnie już masz taki kalendarz i zaznacz to jako Twoje osobiste święto. Bo wtedy Bóg dał Tobie duszę. To jest niesamowita sprawa. W chwili urodzin no, narodziliśmy się jak gdyby z łona matki yy, w ciele, ale narodziny Twojej duszy, ta animacja, kiedy rodzice w połączeniu miłosnym poczęli Ciebie, a, a Pan Bóg przyleciał z duszyczką, to jest święto. Ta data powinna być przez nas otoczona wielkim błogosławieństwem. I zadanie na dzisiaj jest takie. Zaznacz w kalendarzu datę Twojego poczęcia. No to będzie tak plus minus, wiadomo, ale warto wiedzieć mniej więcej, kiedy był ten cud, że Bóg dał Tobie duszę. I drugą częścią tego wyzwania będzie to, aby pomodlić się dzisiaj, właśnie gdyby wracając do przeszłości, za ten moment, kiedy pojawiłeś się na świecie. A świat jeszcze o tobie nie wiedział. Tylko Bóg wiedział, w której minucie, w którym dniu zaistniałeś. Bo on cię stworzył, on jest Twoim tatą, on cię zaplanował. On zawsze chce człowieka. Dając duszę, podejmuje tę decyzję z wielkiej miłości, świadomie, dobrowolnie. I każdy człowiek, który otrzymał przy poczęciu swoją duszę, jest naznaczony pragnieniem Boga, jego decyzją, że tak, ja się nie pomyliłem, chcę Ciebie na tym świecie. I nawet kiedy nasi rodzice jeszcze nie wiedzieli, że my już jesteśmy, to Bóg już się cieszył z Ciebie. I tak jak Maryja nie planowała ciąży, tak często jest, że i nasi rodzice nie planowali poczęcia nas samych. Ale Bóg planował, i na tym trzeba bazować. I o tym trzeba pamiętać, że nie ma dziecka niechcianego, nieplanowanego, z jakiejś wpadki. Bóg każdego z nas chciał, dając nam duszę, yy, obdarował nas miłością i naznaczył nas tym, że jesteśmy dziećmi chcianymi. Yy, dał nam plan do zrealizowania. W swojej wielkiej miłości zaplanował yy, Twoje życie. Zaproponował Tobie życie, miłością, Ewangelią, i teraz w wieku naszym dorosłym musimy rozeznawać właśnie ten plan Boży. Co Pan chce, abyśmy czynili? Jak mamy przejść przez to życie? Tata, który dał nam duszę, który nas zaplanował, który nas z miłości stworzył, do miłości nas powołuje. Dlatego bazujmy właśnie na tym momencie, na tym pragnieniu zrealizowanym naszego prawdziwego, kochanego taty, który jest w niebie. Ucieszmy się tym dniem poczęcia. Niech to będzie takie nasze wielkie święto prywatne. Już nie trzeba na te mm, jak gdyby narodziny w łonie naszych mam spraszać rodziny i, i, i dmuchać świeczki na torcie. Ale pamiętaj, ty, bracie i siostro, kiedy to nastąpiło. I w tym dniu Postara się pójść do kościoła, podziękować Bogu za duszę, za życie. Bóg Ciebie chciał, jesteś chciany, jesteś chciana. Z utęsknieniem czekał na moment, kiedy rodzice się połączą, aby właśnie z tą duszyczką przylecieć i żebyś po prostu zaistniał. I za to Mu trzeba dziękować. I w dniu dzisiejszym takie właśnie wyzwania, aby Wpisać sobie do kalendarza datę Twojego poczęcia, aby mocno się y, pomodlić, wracając do przeszłości, aby Twoja modlitwa, którą dzisiaj y, dokonasz, sprowadziła łaskę Bożą w przeszłość Twoją, w dzień Twojego poczęcia, aby łaska Boża mogła odciąć wszelkie y, złe słowa, złe myśli, złe decyzje, które y, ludzie. Może Twoi bliscy yy, mogli podjąć w chwili, gdy oni się dowiedzieli, że mają w sobie życie? Niech ta modlitwa przyjdzie z uzdrowieniem Twojego dnia poczęcia, Ciebie samego, a zobaczysz, że modlitwa taka, która obmadla dzień Twojego pojawienia się w łonie Twojej mamy, poskutkuje tym, że dzisiaj w teraźniejszości mogą ustąpić różne lęki, kompleksy, po prostu zagości w twoim sercu pokój i w duszy twojej na, nastąpi taka wielka harmonia wewnętrzna. Dlatego to jest bardzo istotne. Każdy z nas jest chciany przez Boga. Chociaż nieraz ciąża była niespodziewana i była zaskoczeniem, tak jak w przypadku Maryi i Józefa, małżonków, którzy nie wiedzieli, że Bóg yy, da taki piękny dar Jakim był Jezus Chrystus w fonie Maryi, tak więc podziękuj Bogu za dzień twojego poczęcia i świętuj co rok.